oči žgučije, oči strasnije i prekrasnije. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час. Скатерть белая залита вином, все цыгане спят ecstasy, cause all I ever see are her deep black eyes. That makes me think twice, I'm as cold as ice. It's a game of dice. Sweet thing, love is so powerful. She is the most beautiful. That sounds kinda lyrical, something kinda spiritual. I wanna take things nice and slow, so you can feel my flow. Easy yo, baby girl, get your things ready. So far we're going steady. I'ma take you on a long ride, like Bonnie and Clyde. Mad Mike, international on the microphone. I'm a motherfucking rap phenomenon. I'm a motherfucking rap phenomenon. И прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час. Черные, очень страстные. Witam Państwa serdecznie w świątecznym wydaniu programu Co Słychać. Jak Państwo widzą, jesteśmy w gronie przyjaciół. Po mojej prawej stronie nasz reżyser Jacek Klimek i po lewej pan Eugeniusz Kluczniak. Proszę Państwa, spotykamy się tutaj przy tak uroczystej okazji, jaką jest Wigilia. Niestety w trochę zawężonym gronie, a to dlatego, że nie wszyscy nasi przyjaciele mogli do nas dotrzeć z przyczyn obiektywnych. Za to pozdrawiamy ich bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Thank you.
Jacku, a kto zabije rybę? Ja nie, tylko naprawdę. A ktoś? Ja się tego nie nadaję. Ktoś na nas musi. Może Gienek, on jest myśliwy. Tak. Gienek, chodź o tu, no. Ty jesteś myśliwy. Panie Geniuszu. Jest taka sprawa, że sobie trzeba zabić rybę. Możesz to zrobić. Na pewno zrobisz. To nie będzie miał problemu z zabiciem. Ja też nie wiesz to. To znaczy ty nie. Nie, absolutnie. Ja absolutnie nie, nie. Trudno, muszę to zrobić. No, to dobra. No, załatwij się, Gienku. Mamy. Ty nas żywić nie przestaniesz, pobłogosław, co nam dajesz. To proszę bardzo, częstujmy się. Proszę cię, Aniko. A mówisz o częstowaniu, a sprawdziłeś, czy świeci gwiazdka? Świeci, świeci. Sprawdziliśmy już, panie Łukaszu, tak, świeci. Tak, zaczęliśmy. Dziękuję bardzo. Proszę. Ja już przytrzymam. Świetnie. Dziękuję ci, Aniko, dziękuję ci bardzo. Proszę teraz. I nas tam podaj. Mamy taki kawałek, proszę patrzeć. W udziale. Dałbym sobie, Aniko, dałbym sobie, a potem to... To dzięki tobie właściwie to wszystko te... Gienku, weź sobie. Proszę, proszę, dziękuję. To mnie zawędrowało. Tak mało tych ziemniaków, ale co? Tak, dziękuję. Ale chyba się nie odchudza, za miłość boską. Liczę na te dobre rzeczy, które za chwilę... Tak, aha, no na właśnie. Na te słodkości, Jacku, ja się już nie mogę doczekać, kiedy zjem tak, sobie trzeba... bułoczkę. Proszę Państwa, jest taki kotek z nami. Oktawian. To jest gwiazdka, czy na rybę? Oktawian, dostaniesz potem. Te rybki mają ości, wiesz? Co chciałeś? Piękna, wspaniała. Wspaniała. Przepraszam Państwa za odgłosy, to nasz Oktawian. Tam, Oktawian tam zostawia wszystko. Futerała Oktawian. Nie ma, schował się. Jacku, a powiedz, czy u Ciebie na Wigilii są jakieś specyficzne zwyczaje? Jakieś podobne? To tak, u nas był taki zwyczaj, wiesz, Aniko, że pod lupinami orzecha kładło się pieniążek, węgiel i chleb. No i w zależności, takie potem było, wiesz, losowanie, tak, to przetasowanie. I kto wylosował węgiel, to niestety nieszczęście. Kto chleb, to wiadomo, jakąś taką przyszłość dobrą, ale no pieniążki, pieniążki, wiadomo, o co chodzi. A panie Eugeniuszu, a u pana jakieś specyficzne zwyczaje na Wigilię? No specyficznych to tam raczej nie było, tak jak wszędzie, prawda? Siano pod obrus. Właśnie sianka nie mamy i siana. Kromka chleba na stole. Pieniądze, to się zawsze kładło. A tak? Tak jak wszędzie, prawda? Tylko słyszałem, że jest wigilijne polowanie jakieś, takie specjalne to jest polowanie, tak? Czy tak, jest? Tak, to jest takie tradycyjne polowanie. Polowanie niczym się nie różni od innego, ale jest to, ta atmosfera jest taka inna na tego polowania. Na początku tego polowania zawsze opłatkiem wszyscy się dzielą. Mhm. Na polowanie jest dużo krótsze niż zwykle. Mhm. Nie chodzi tu o polowanie. W tym dniu wszystkie paśniki, wszystkie podsypy, wszystko musi być zapełnione. Zwierzyna musi mieć co jeść, prawda? Czyli zwierzyna też ma święta swoje, jak gdyby, oczywiście, co? Oczywiście, oczywiście. Ona zawsze ma swoje święto. Tutaj nie ma żadnego problemu, żeby zwierzyna nie miała co jeść. Musi mieć.
musi mieć co jeść, wtedy my dopiero możemy spokojnie zasiadać do stołu wigilijnego ze spokojnym sumieniem, że wszystko jest w łowisku takie, jak ma być. Jacku, ten twój kord Oktawian jeszcze nie ma roku, prawda? Tak. No to nie miałeś, bo w czasie Wigilii nie miałeś okazji sprawdzić, czy gada o 12 w nocy. Oktawian, no to co, będziesz dzisiaj mówił? O północy? Kochany jest Oktawian, jakiś taki on kochany jest. Boże, co jest z tym, Anika? Oj, składło się też. Nie ma problemu, no, oczywiście z podstawą moczki jest jak najbardziej piernik, ale w skład wchodzi masę bakalii, od migdałów, orzechów, rodzynek, moreli, kondensowanej papai, kondensowanej ananasów. I tam to wszystko jest, Anika? Tak, i tam to wszystko jest. Oktawian, chcesz spróbować? Jacku, ja mam do ciebie pytanie. Powiedz mi, czego ty życzyłbyś sobie, a może nie tylko sobie, również swoim bliskim, a może również widzom? Wiesz co, Aniko, ja powiem tak tradycyjnie, naprawdę, może śmiesznie, może banalnie, ale życzyłbym sobie dużo zdrowia, bo to jest bardzo ważne, bo gdy tego zdrowia zabraknie, wiesz, to wszystko inne traci sens. To jest taka banalne życzenie, ale bardzo istotne. No, a z drugiej strony życzyłbym sobie trochę spokoju, mniej nerwowości, wiesz, bo niestety czasy są takie niewesołe i ten stres na co dzień nas zabija. Panie Eugeniuszu, a czego pan sobie i swoim bliskim życzy? No tak samo jak Jacek, życzyłbym wszystkim zdrowia. Przede wszystkim zdrowia. Poprawienia tych naszych czasów, takie jakie mamy. A wszystkim myśliwym życzyłbym połamania strzelby i jak najmniejszej ilości wnyków w lesie. Dziękuję. Proszę Państwa, na zakończenie naszego programu życzymy Państwu przede wszystkim zdrowych, wesołych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. Mija czas. Mijają chwile, dobre i złe. Ale piękno pozostaje. Piękno, elegancja, styl. Sponsorem programu Co Słychać jest firma Szkolak Antyki Józefa Poloka. Firma oferuje restaurowane przez wybitnych fachowców meble, jadalnie, gabinety, kredensy, komody, fotele i zegary. Zapraszamy do naszego sklepu. Rybnik, ulica Rudzka 26, w godzinach od 17 do 19.
telefon 42 222 74. Cześć Alinko, witam cię serdecznie. Dobrze, żeśmy się nie widzieli. Dokładnie, bardzo dobrze. Popatrz, jak Oktawian urósł. Dzień dobry, panie Jacku. A, dzień dobry, witam się. Zwykle w towarzystwie pięknych kobiet. Takie i to co chwila, to ładniejsze, panie rzeczywiście. Jak pan to robi, niech pan powie. Niech pan mi zdradzi tajemnicę. No, tej tajemnicy pan zdradzić nie mogę, wie pan, ale naprawdę, no, musi pan przyznać, że moja koleżanka jest wspaniałą dziewczyną i to chyba też... lubi nie tylko mnie, ale naszego kota Oktawiana, który tutaj, wie pan... Pan jest jednak szczęściarzem, panie Jacku. No nie wiem, wie pan. Alinko, jestem szczęściarzem, powiedz. No to do zobaczenia, co tu się dzieje. Ale musimy teraz robić program, Alinko, prawda? Chodź. Tak. No. Oktawianku, co tam będziesz siedziała na moich... No tego może... No nie, no się, chyba dobrze się czuje, Alina. A Oktawianku, teraz będziesz musiał teraz wystąpić w programie, co słychać, wyobraź sobie. Przerwie. Witam Państwa ponownie w programie Co Słychać. Na początek naszego programu przedstawiamy Państwu reportaż z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Rybniku. Pani dyrektor, proszę powiedzieć naszym widzom, czym zajmuje się poradnia? Poradnia psychologiczno-pedagogiczna zajmuje się pomocą dzieciom i młodzieży, pomocą psychologiczno-pedagogiczną i żeby takie dziecko mogło do nas trafić, to przede wszystkim musi je zgłosić rodzic, może go zgłosić nauczyciel, a może się też dziecko zgłosić samo, ale to dziecko musi już mieć 18 lat przynajmniej, może mieć 16, wtedy zwracamy się z prośbą do rodzica, żeby wyraził zgodę na komplet badań psychologiczno-pedagogicznych. I te dzieci zgłaszają się z różnymi problemami. Zgłaszają się z trudnościami w nauce, z trudnościami wychowawczymi. Zgłaszają się dzieci niepełnosprawne o udzielenie różnych form pomocy. Te formy pomocy mogą być stosowane u nas w poradni, ale mogą też być z zaleceniem do szkoły. To znaczy zajęcia różne specjalistyczne, na przykład zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, indywidualne nauczanie, różne tam treningi wychowawcze. To, co szkoła jest w stanie zrobić, to zrobi. Natomiast tego, czego szkoła nie może zrobić, wtedy robimy to tutaj na terenie poradni. I te dzieci uzyskują tu wszelką pomoc właśnie w zakresie różnych problemów swoich własnych, wychowawczych i edukacyjnych. Te sprawy związane szczególnie z pomocą psychologiczną, wychowawczą są w tej chwili na topie. Dużo dzieci zgłasza się, bo dzieci po prostu mają problemy. Rodzice mają problemy, nie mają dla tych dzieci czasu. Najprościej posłać do psychologa, bo przecież psycholog zawsze coś poradzi. Są takie zajęcia socjoterapeutyczne na terenie poradni, są terapie psychologiczne dla młodzieży i dzieci z trudnościami wychowawczymi, z trudnościami i zakłóceniami emocjonalnymi. Są też zajęcia nie tylko dla młodzieży, ale i dla tych maluchów. Dla takich maluchów, które rodzicom sprawiają trudność, dajmy na to z powodu tego, że dzieci są za zdolne. Rodzic mówi, no moje dziecko przekracza poziom kształcenia, poziom intelektualny, ono na pewno jest super i ma z tym dzieckiem rodzic problem. Co zrobić? No najprościej posłać na jakąś terapię. Terapię właśnie dla dzieci, które czymś się interesują, ich wiadomości, wiedza przekracza to, co przeciętny rówieśnik sobą prezentuje, no i jakoś trzeba pomóc. Te dzieci najczęściej mają zakłócenia emocjonalne, bo sobie nie radzą w grupie rówieśniczej. One wolą czytać książki, a nie siedzieć tylko z rówieśnikami i bawić się na podwórku. Jest też grupa dzieci, która wywodzi się z tak zwanych rodzin niezwyczajnych. Są to dzieci z tak zwanych środowisk patologicznych i tym dzieciom też tutaj pomoc jest świadczona bezpłatnie. Dzieci te chodzą na zajęcia programu TRAPFA, to jest taki program profilaktyczny, który pomaga im uczyć się,
jak reagować w różnych trudnych sytuacjach, sytuacjach rówieśniczych, sytuacjach szkolnych, te dzieci mają kłopoty w nauce, kłopoty z radzeniem sobie z osobami dorosłymi. Są też zajęcia dla dzieci, które doświadczyły przemocy. Te dzieci mają zakłócenia emocjonalne i również mają terapię różnego typu. Dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, w tej chwili takich dzieci jest bardzo dużo. Także myślę sobie, że to są właśnie takie zajęcia, które w tej chwili są wszystkim najbardziej potrzebne, bo dzieci, każdy rodzic ma problem ze swoim dzieckiem. Nie ma dzieci bez problemów. Jeżeli dziecko nie ma problemów, to znaczy, że rodzic się po prostu tym dzieckiem nie interesuje i nie widzi jego problemu. Dzieci czasem przychodzą tutaj i niby z takim błahym, jakimś prostym problemem, że się denerwuje, że nie radzi sobie ze stresem, a tu się okazuje, że ten problem jest bardzo szeroki i głęboki. Także wszystkie jakiekolwiek zaburzenia rozwojowe, z tym można się właśnie zgłosić do poradni. Myślę sobie, że nie tylko na badania diagnostyczne, których jest najwięcej, ale również właśnie na przykład do tego terapii. Czyli Państwo konkretnie jesteście otwarci na, tak, na wszystkich, którzy do Was mi się zgłoszą. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Czy wiedzą Państwo, jak bardzo ważne jest zaufanie do drugiego człowieka? A, dzień dobry Panie Jacku! Witam Panie Piotrusiu! Co Pan tam dzisiaj świątecznie ubrany? Trzeba Panie Piotrusiu, trzeba. Tak. Jak człowieka widzą, tak go oceniają, rozumiesz Pan? Ja obieram krawacik, to już od razu, wie Pan, zauważają to. Ja Panu powiem szczerze, jak idę w swetrze, to parę osób tylko powie dzień dobry, a jak mam krawacik, to już prawie mam od razu. Pogłosić, tak. A Pan? Pan jest dzisiaj, jak widzę, heavy metal, Panie Piotrusiu, co to z Panem jest? Zimowa kreacja, wie Pan, zimowa. Pan już do wiosny, widzę, się przygotowuje. No, ja w ogóle mam szczęście, że się nie wywaliłem tej zimy, wie, no, bo tak się chodzi jak... Rozumiem Pan. Ślisko, tak. Myśli Pan, że będzie ta wiosna, co? Panie Piotrusiu? Myślę, że tak. Chyba widzę Pan już kreację do wiosny. Ja też zmienię i pewnie przyjdzie. No wie Pan, ja tak ostatnio tak sobie rozmyślam, wie Pan, byłem na wiosnę i tak rozmyślał o różnych rzeczach. I tak zauważyłem taką rzecz, Panie Piotrusiu. Tak. Jak bardzo ważną rzeczą jest zaufanie do drugiego człowieka. Tak, to jest bardzo ważna rzecz. No oczywiście. Wsiadasz Pan na przykład na ten przykład do samolotu, nie? Tak. A pilot, rozumie Pan, raczej by się zajmował kuchnią, raczej by tam jakieś wypieki sobie robił, rozumie Pan, bardzo by te pilotowanie, ja bym już nie wsiadł, wie Pan, Panie Piotrusiu. Ja bym się zastanowił ciężko, wie Pan, to już nie to. Trzeba mieć zaufanie, wie Pan, wsiadasz Pan do autobusu, to musi mieć Pan zaufanie, że zawiozą Pana załóżmy tam, a tam, wie Pan, musi Pan to zaufanie mieć. Panie Piotrusiu, na przykład, popatrz Pan, taka rzecz. Ja bym miał od Pana pożyczył 2 złote, nie? No to Pan ma zdolne zaufanie. Ja jak gdybym już miał te 2 złote z powrotem. A już Panie Piotrusiu, to Pan do mnie zaufania nie ma. No takie zaufanie niestety jest między ludźmi. No niestety Panie Piotrusiu, z tym zaufaniem jest bardzo źle. Ale trzeba mieć zaufanie, wie Pan, bo bardzo źle się żyje bez tych zaufania. Źle, bardzo źle. Jak nie można temu drugiemu człowiekowi wierzyć, prawda? Bo Pan mówi, że to, tamto, tamto, a okazuje się, że prawda jest zupełnie inna. I inna, tak? A Pan tego nie potrafi stwierdzić, Panie Piotrusiu. Także jednak tą odrobinę zaufania trzeba w życiu chyba mieć, prawda? No, powinno się mieć, powinny mieć, Panie Jacku, tak. Dziękuję Państwu i zapraszam na nasz kolejny program. Jedynie światło dziś pomoże Ci i wiara poda swoją dłoń. Twój anioł stróż wymieni szare dni. Odnajdziesz drogę w lepszy los, w lepszy los. Lepszy los.
żywiołów ciągle toczy się. Nie jeden człowiek stracił sens. Cały dobytek życia to nie gdzieś. Wszystkie wspomnienia ogienie. Ogienie. Jak taksówkarz bez taksówki, jak leśniczy bez lasu, jak włamywacz bez wytrycha, jak uczeń bez jedynki. Jak Lucia Fernando Latencia bez Armando Emanuela. Jak reklama bez przesłania. Tak kobieta bez kosmetyków Faberlic nie istnieje. Szukaj naszych konsultantek w swoim mieście. Państwa w wiosennym już programie Co Słychać. Proszę Państwa, zakończyła się emisja serialu Natalia Ostatnie Słowo. Nasza koleżanka Małgorzata Rychlewska spotkała się z niektórymi aktorami i twórcami tego serialu. A oto nasza relacja z tego spotkania. Witam Państwa, spotykamy się dzisiaj z niektórymi twórcami filmu Natalia Ostatnie Słowo. Witam Państwa. Pozwólcie, że się do Was przysiądę. Powiedzcie mi, jak Ci Wam grało w tym serialu? O, nie wiem, super! Szkoda, że się kończy. No właśnie. A jak można było... Szkoda, że koniec właśnie. Zagrałyście w filmie Koleżanki Natalii. Co sądzicie o Natalii? Może Natalia była taką dziewczyną, takie odzwierciedlenie takiej cichej wody, a no, brzegi rwie z siebie. Na pewno nie była osobą, na której mogliby się wzorować widzowie, młodsze dziewczyny, ponieważ no, robiła rzeczy, których nie powinno się robić i właśnie to było ukazane w tym filmie. Była to dla niej na pewno trudna rola i sądzę, że nie byłabym w stanie kolegować się z taką osobą jak Natalia. A co sądzicie o Martynie Tańskiej, która zagrała tę rolę? Zupełnie inna, zupełnie inna. Choć są tam takie małe podobieństwa, takie, ale takie minimalne. No. Ani naprawdę jest świetna dziewczyna. Świetną koleżanką, na pewno można z nią pogadać. Niosłyście jakieś doświadczenia z filmu? Doświadczenia? No na pewno było to dla mnie na pewno doświadczenie. Pierwszy raz zagrałam w jakimkolwiek filmie. Debiut, tak. Poznałam wielu wspaniałych ludzi, naprawdę wszyscy byli cudowni. I na pewno będziemy utrzymywać kontakty nadal. Grało mi się bardzo dobrze, była miła atmosfera na planie, no i ogólnie było super. No super było, nie żałuję tego, że zagrałam w tym filmie, choć spotkałam się z przeciwnościami w stosunku do tego filmu, ale nie żałuję, nigdy nie żałowałam. Chciałam się zapytać Państwa, jak wspominacie o pracę na planie filmowym? No, miałem tyle szczęścia, że ta leśniczówka
była na skraju lasu, bo tak bym się zgubił w tym lesie chyba. Scena w lesie to był odcinek pierwszy, była bardzo trudna. Tego na filmie nie widać, co myśmy tam musieli doprawiać. Krótka spódniczka, obcasy, ciemno. Spotkaliśmy się już o 16 godzinie, jak zaczynaliśmy kręcić, a koniec był po drugiej w nocy. Były ciężkie chwile i to nie w jednej scenie. Tego nie widać w zmontowanym odcinku. Byli różni aktorzy, jedni bardziej zainspirowani tym, co robią. Jedni to traktowali bardziej tak po łebkach. I z tego powodu były różne niesnaski, przykrości. Ale były też bardzo fajne, śmieszne. Były wspomnienia. To znaczy, ja najbardziej będę pamiętał chyba szukanie sutanny. Poza tym nie wiedziałem, że sutanna ma kieszenie od wewnętrznej strony. Nie wiem dlaczego. No na planie to ja tych wspomnień nie mam za dużo, bo prawda, sytuacja w ogóle ze mną była taka dość ciekawa. Jacek Klimek przyszedł do mnie z propozycją tylko nagrania piosenki do tego filmu. A później zrobiła się i muzyka, a w końcowym stadium tego filmu nawet zaprowadzono mnie na plan jako tatusia. Prawda, no i jest to takie trochę śmieszne, no nie, no nie. Wspominał to będę bardzo dobrze. A jeszcze praca nad muzyką. No, ciekawa robota z tej strony, że w drugą stronę się to robiło. Najpierw muzyka, a na tą muzykę był dopiero nakładany film. Zawsze się to robi w drugą stronę, prawda? Na film robi się muzyka do filmu. A tutaj musiałem robić dużo różnych utworów, które można by później dopasować do tego filmu. Słuchajcie dziewczyny, jesteście najmłodszymi aktorkami w tym filmie. Jak poradziłyście sobie z odegraniem swoich ról? Po prostu tak przed kamerą to jest całkiem inaczej niż w zwykłym życiu. No ale tak ogólnie to myślę, że dobrze sobie poradziłyśmy obydwie. Znaczy ja pierwszy raz spotkałam się z kamerą. No było trudno, ale dobrze. Proszę Państwa, przede wszystkim cieszę się, że teraz jestem poczesany, bo na planie filmowym byłem niepoczesany, niechlujny. Ale właśnie taka była intencja też reżysera. Mam nadzieję, że tą intencję dobrze odegrałem. Jacusiu, wyszło naprawdę bardzo dobrze. No cóż, czy jestem dobrym inspektorem, nie wiem. W każdym razie na pewno teraz jestem poczesany. Dziękuję Państwu. Serial telewizyjny to bardzo specyficzna forma filmu. I również dla mnie to było wielkie doświadczenie. Całkowicie coś innego zrobić, bo serial jak gdyby rządzi się swoimi prawami. Wiadomo, że on jest. On musi mieć elementy takie trochę pod publikę, żeby jednak widz chciał przed tym telewizorem śledzić dalsze losy bohaterów. Tutaj trzeba jednak trochę jeszcze schodzić z tych swoich zamierzeń i iść trochę taką drogą na skróty, można by powiedzieć. I trzeba niestety podawać niektóre rzeczy w sposób strasznie prosty, jeżeli chodzi o narrację czy o inne takie rzeczy. Dlatego ta forma filmu może trochę mniej mi odpowiada. Tak jak już mówię, to było świetne doświadczenie, fajna przygoda i ten etap mamy jak gdyby za sobą. Także chyba już do Natalii nie wrócimy, a w ogóle do żadnego serialu telewizyjnego nie wrócimy i będziemy starać się na razie przynajmniej coś już innego robić. Wrócimy do tego, co robiliśmy wcześniej. Dla mnie to było super doświadczenie, bo pierwszy raz, że grałem, prawda. Jednego tylko nie mogę odżałować, że te 100 zł musiałem oddać, bo tam to był tylko... Nie, ale coś ty ganisz, bo dostałeś 200. Nie, bo to było 100, tylko to było, bo już nie było. To skończymy, dalej. W sumie było super. Bardzo fajnie było. Tak, trzeba było załatwić na przykład szpital specjalistyczny, zakład pogrzebowy, hotel, do jednej sceny również. Włożyłaś w ten film dużo zaangażowania. Tak, bardzo się starałam, naprawdę. Chciałam, żeby wszystko wypadło jak najlepiej. Jeżeli chodzi o współpracę różnych instytucji właśnie z filmem, pamiętam, że ludzie byli bardzo przychylnie nastawieni do tego. Ale również pamiętam bardzo zabawną sytuację. Pewna pani spytała się mnie, czy to przypadkiem nie jest film porno, ponieważ bała się tego, jak jej instytucja właśnie wypadnie w filmie. Mówiła, że momentami bała się, oglądając mnie w roli
psychopatycznej morderczyni. Z tego się bardzo cieszę, ponieważ takie było zamierzenie, żeby ta postać wzbudzała wiele kontrowersji. Z jednej strony cicha, spokojna sekretarka na komendzie policyjnej, z drugiej strony psychopatyczna morderczyni z nożem w ręku, która bez skrupułów morduje przypadkowe osoby, na przykład na przystanku, czy już później, w późniejszym odcinku, laborantkę. No przyznam, że byłam bardzo zaskoczona. Tak, cieszę się bardzo, bo to znaczy, że ten wkład, który włożyłam w tę rolę, no nie poszedł na marne. Na planie byłam oświetleniowcem. Razem właśnie z Piotrkiem Mitką byliśmy odpowiedzialni za to, żeby aktorzy byli dobrze widoczni, żeby byli dobrze oświetleni. No i teraz właśnie, jak na mnie pada to światło, to ja teraz im współczuję, bo widzę, że przez cały czas kręcenia filmu oni mieli solarium. Ale wyrzuć to, że mieli niezłe solarium. No kolejne życiowe doświadczenie. Trochę ciężko było z płaczem w tym filmie. Nie leży to w mojej naturze. No myślę, że trzeba podziękować panu reżyserowi, pani charakteryzatorce za wyrozumiałość, za cierpliwość. Dziękuję. Nasz osąd świata bywa różny, nie zawsze zgodny z prawdą. O zgubionych okularach i o kłamstwie opowiedzą nasi starzy znajomi. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Piotrusiu. Pan się jakoś zmienił, panie Jacku, nie poznaję pana. Tak? Tak. A dlaczego się zmienił? No, coś okularków nie ma. O, właśnie, panie Piotrusiu, zgubiłem okulary, niech pan sobie wyobrazi. To problem. Tragedia, wie pan, ile teraz okulary kosztują? No nie wiem. Panie, chyba pożyczkę będę musiał. To ja za żyranta panu pójdę. No to fajnie. Panie Piotrusiu, ale muszę panu powiedzieć, takie ciekawe doświadczenie z tym brakiem okularów, wie pan? Tak, a co? Ja teraz zupełnie inaczej widzę ten świat. Niech a pan ja, sobie wyobrazi. Pozytywnie, negatywnie. Pan to widzisz? No nie wiem, czy pozytywnie, czy negatywnie, wie pan, ale zupełnie inaczej. To, co kiedyś było, wie pan, takie jakieś różowe, teraz tak. Przestaje być różowe, wie pan. To, co kiedyś wydawało się dobre, okazuje się, że jest złe. Oj, to smutne, wie pan, smutne. No smutne to jest bardzo, wie pan. Ale teraz się zastanawiam, jaki świat jest prawdziwy. Świat w okularach, wie pan, tak. Czy bez okularów, nie? Mhm. Także czasem, wie pan, taka zmiana potrafi nam coś uświadomić, wie pan. Ja może chodziłem w tych okularach, wie pan, i może się myliłem, może rzeczywiście świat bez okularów wygląda zupełnie inaczej, prawda? No jak pan tak mówi, no. Tak chyba jest, panie Piotrusiu. No to jak to, lepiej w okularach ten świat widzieć, czy bez okularów ten świat widzieć? No czasem lepiej nie widzieć. Panie Piotrusiu. To dobrze się stało, że tych okularów nie ma nawet. Chyba rzeczywiście dobrze, że te okulary zgubiłem. Wie pan, bo może ten świat w okularach... To mamy problem z głowy, panie Jacku. Nie trzeba żyrować, nie trzeba pożyczki brać. Po prostu nie chodź pan bez tych okularów, bez nawet okularów. Do twarzy panu, tak. Tak, myśli pan, twarzy, tak. Myśli pan, że... Jak ten świat wystarczy bez okularów, to zostaw. Może ja właśnie przystojniejszy będę, co? No, niczego sobie. No. Panie Piotrusiu, pamiętaj pan, jak żeśmy zeszłym razem rozmawiali o tym zaufaniu, pamięta pan? Tak, tak, no. Dobry temat był o tym zaufaniu. I wie pan, co z tym zaufaniem, to jak powiedzieliśmy, jest różnie, ale wie pan, co jest takie istotne, żeby po prostu chyba nie kłamać, wie pan? No nie warto kłamać, kłamstwo ma krótkie nogi. Tak, tak, wie pan, tak jeden mój kolega, muszę panu powiedzieć, kiedyś chcą zyskać pracę, wie pan, napisał, że zna język angielski, wie pan, niech pan sobie wyobrazi, nie, oczywiście go nie znał, nie, ale minęło tam parę tam miesięcy w tej firmie, nagle przyjął jakiś Anglik, wie pan, no i to kłamstwo. Przetestował gościa. Tak, tak, że tak jak on powiedział, kłamstwo ma krótkie nogi, krótkie, zawsze krótkie, gdzieś wyjdzie. To się czasem wydaje, wie pan, że okłamiemy, że wszystko jest okej, ale kłamstwo jest kłamstwem, prawda jest prawdą. Czarne jest czarnym, białe jest białe. Możemy tylko udawać, wie pan, udawać, no ale... Bajeranci, wie panie, ale pan Jacku, takie coś jest, że jak dobry bajer, to jest 90% powodzenia sprawy. Słyszał pan o tym? No tak, słyszałem, no. Wie pan. Można powiedzieć, że świat się opiera na dobrym bajerze, no prawda, tak, panie Piotrusiu? Żeby egzystować, no to trzeba mieć bajerę, no. No. Ale to nie jest dobre. Ja tego nie popieram. Lepiej tak. Prawdę mówić i tak, kroczyć tak. Sobie pewnie nogami po ziemi. No i spać spokojnie, panie Piotrusiu. Sumienie czyste. Tak jest. Śpimy spokojnie. Śpimy spokojnie. No, bardzo miło było, panie Jacku. No to witam. Szacunek, do widzenia. Uszanowanko, panie Piotrusiu. Uszanowanko. Proszę państwa, naszą gwiazdę Oktawiana już państwo znacie. Tym razem zobaczycie go państwo w roli pacjenta.
Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj przyszliśmy z wizytą z naszym kotem Oktawianem. Ja już go oddaję najlepiej w ręce pani doktor. Tak, cześć, słoneczko. Chcemy sprawdzić, czy wszystko z nim w porządku. No. Witamy naszego stałego pacjenta, tak. Na razie jestem tylko tutaj profilaktycznie, jestem tak, zdrowy. Tak. Także zobaczymy, co tam słychać, tak? Pokaż mi oczka. Z oczkami nic się nie dzieje, żadnego zapalenia spojówek nie mamy. Ząbaczki też super, pięknie, wszystkie powymieniane, bo nasz Oktawian ma już 7-8 miesięcy. Tak. Pięknie się zgadza, gardziołko nie boli. Brzuszek. Brzuszek też jest miękki, także moglibyśmy się dzisiaj szczepić. Był Oktawian odrobaczany? Tak, był. Jak dwa dawno? Tygodnie temu. No to super, tak to powinno mniej więcej wyglądać. I proszę pamiętać o odrobaczeniu koteczka regularnie. Co najmniej 3-4 razy w roku, nawet jeżeli na dwór nie wychodzi. I widzę, że mamy tutaj problem. Linieje właśnie. Czy właśnie wszystkie koty tak linieją na wiosenny problem. Niestety tak, my się rozbieramy, zdejmujemy kurtki, kożuchy, zakładamy lżejsze ubranka. Zwierzątka i kotki, i pieski gubią nam sierść. Żeby troszeczkę temu zaradzić, to właśnie warto pamiętać o odrobaczaniu o uzupełnieniu, wyczesywać jak najbardziej. I o witaminkach. Tak, Oktawianku, to możemy się zaszczepić, tak? Proszę przytrzymać nam kawalera. Maluchu, no nie bój się, nie będzie cię bolało. Sobie taka miłość, pani doktor, no? Zaszczepimy dzisiaj się przeciwko podstawowym chorobom zakaźnym kotów, czyli schorzeniom górnych dróg oddechowych, kadencji, wirozie i rinotracheitis oraz przeciwko biegunce zakaźnej, czyli pneumokokinii. Czy ja powinnam mu dać jakieś dodatkowe witaminy, oprócz zwykłej karmy? A czym pani karmi Oktawiana? czym jest karmiony? Zwykłą, po prostu karmą dla kota, ale nie suchy pokarm, tylko... Nic się nie lubisz zastrzyków? Nikt nie lubi zastrzyków. Nie bolało. Nie bolało. No troszeczkę się zdenerwowałem. Po prostu zwykła mięsna karma. Warto pamiętać i do tego podawać mięsko, czy surowe, czy lekko obgotowane. I to nie ma znaczenia, czy wołowinka, czy drób. Może być rybka, tylko uważać na ości tutaj. W ramach uzupełnienia tej dietki. I no niestety, jak je tylko puszki, to warto uzupełniać również witaminkami, czy w proszku, czy w tableteczce, ale żeby no troszeczkę tą dietkę wzbogacać. To by było chyba na dzisiaj wszystko, prawda, Oktawianku? No i co, już nie bolało, nie było to takie straszne. Następny raz spotkamy się na odrobaczeniu za jakieś 3-4 miesiące. Dziękuję ślicznie, dziękuję również. Serdecznie witamy w naszym kolejnym programie Co Słychać. Cały nasz program poświęcimy naszym młodym przyjaciołom, którzy przyjechali do nas z Niemiec, aby przedstawić nam sztukę Haut, Liebe und Spinat, czyli skóra, miłość i szpinak. A co z tego wynikło, zobaczą Państwo sami.
Proszę Państwa, kiedyś w programie Co Słychać prezentowaliśmy Filipa, który wystąpił w spektaklu Haut, Liebe und Spinat. Teraz mamy okazję zaprezentować Państwu reżysera tego spektaklu. Panie reżyserze, parę słów dla telewizji naszej kablowej. Ja by Pan był uprzejmy o tym spektaklu powiedzieć. No cóż powiedzieć, ja jako współtwórca tego powiedziałbym i podkreślam współtwórca, bo tworzyliśmy to wspólnie z całą młodzieżą, że materiał tego spektaklu, tego przedstawienia no, tworzyliśmy wspólnie, że szukaliśmy materiał na ten temat, właśnie temat no, ogólny młodzieży, miłość, a skóra, też temat skóry, w tym sensie, że po prostu skóra jako się zmienia, przetwarza się ciągle w życiu, rzucamy tą starą skórę i nabieramy nową skórę, szczególnie podczas tej czasu młodzieżowego. Ktoś ma coś do powiedzenia, bo też prawie wszystkie teksty użyte w przedstawieniu są pisane przez nich, nie? I mają różne, powiedzmy, talenty, czy
możliwości. Niektórzy potrafią lepiej się ruszać czy tańczyć, inni mówią lepiej, potrafią deklamować teksty. Także tak, każdy ma taką w pewnym sensie swoją rolę, ale właściwie też ról w tym przedstawieniu nie ma, bo mi chodziło też o to, żeby oni mniej więcej też pokazali samego siebie, żeby nie grać kogoś, bo szczególnie w tym wieku nie jest człowiek jeszcze takim aktorem i lepiej nie grać niż źle grać. Panie reżyserze, my tutaj sobie swobodnie rozmawiamy, ale tam w tym budynku toczy się dyskusja pomiędzy pana aktorami i naszymi aktorami. Co pan sądzi o takimi, takich spotkaniach? Czy one są potrzebne? No tak, że to jest nasz główny powód naszego tutaj przyjazdu, że nie chodzi o to, żeby my pokazali coś i odjeżdżamy. Chodzi o to, żeby to, w sensie jest komunikacja tutaj już dokładnie już międzynarodowa. Szczególnie jest tutaj pomiędzy młodzieżą niemiecką, a młodzieżą polską. Po prostu poznawać, co mamy wspólnego, a co ewentualnie nas różni, nie? Ale to jest właśnie, szczególnie to zaobserwować, że młodzież w Europie, według mojego zdania, znowu tak bardzo się nie różni. I znaczy, ale miłość jest miłością. Wszędzie, na całym świecie na prawie, całym świecie, że nie? Prawda. Ale właśnie, że na ogół człowiek, to są Niemcy, a to są Polacy, to jest na ogół na pierwszym planie. A właśnie chodzi o to, żeby zeszło z tego pierwszego planu, a na pierwszy plan powstało, że to jest, mamy te wspólne problemy, czy przeżycia, czy no, żeby to się z tym zapoznać, że jesteśmy wiele bardziej podobni do siebie, niż bardziej się różnimy. Tak. Znaczy, to już dla nas takie ważne. Raz. Jakieś action filmy, większość, ale ja bym chciał teraz nakręcić moją drugi film Matrix, bo nacisnąłem już pierwszą część, a drugą częścią, a później chcę się więcej zrobić taki jakiś thriller, taki psychotryla. To znaczy, wiesz co ci powiem? Ten film musi być w twoim sercu, w twojej głowie. Rozumiesz? Nie możesz się czymkolwiek sugerować. Rozumiesz? Bo można tej sugestii mówić, sugestii Matrixa, rozumiesz? Proszę Państwa, przedstawiam Państwu mojego kolegę, a właściwie mojego brata, pana Bogdana Tchocza, który jest producentem tego wspaniałego spektaklu, o którym żeśmy przed chwilą rozmawiali. Bogdan, powiedz mi, jak dużo musiałeś to wysiłku włożyć, bo na pewno dużo wysiłków to włożyłeś, żeby po prostu grupę z Niemiec przyprowadzić tutaj do Rybnika, rozumiem, żeby to wszystko zorganizować. Jak ci to poszło? Jak żeś to szafnął, jak to mówią Niemcy? No nie wiem, czy pamiętasz jeszcze nasze spotkanie klasowe? Tak. Też wymagało trochę tak. zachodu. I tu się doskonale spisałeś. I to była jakby próba przed tym, co się teraz wydarzyło. Rozumiem. Na podstawie doświadczeń organizowania tamtego spotkania doszło między innymi do tego. Czy jesteś takim człowiekiem konkretnym, który potrafi rzeczywiście coś zrealizować? Bo masz rację, to spotkanie klasowe nasze było kapitalne, zawsze udane. I teraz właśnie to przedsięwzięcie dosyć bardzo skomplikowane, bo to jak kupa ludzi tam była. Wymagało nie? parę. Był reżyser, parę byli ludzie z techniki. Oczywiście za zgodą pana Wita. Tak. To było pierwsze pytanie, czy możemy. No i powstało to wtedy w Poczdamie, byliśmy razem na premierze w Poczdamie. No i od tego momentu... No nic, Bogdan, mój bracie, dziękuję ci. Również dziękuję. Cześć. Na koniec nasi starzy znajomi i nasz kochany kot. Chodź tutaj. A ze swojej strony mogę jedynie dodać, że ja rozumiem Państwa, że ten kot mógł się już Państwu opatrzyć. Niestety to jest ukochany kot reżysera i my na to nie mamy wpływu. Dziękuję i zapraszam.
Dzień dobry panie Jacku, i co tam u pana słychać, panie Jacku, co tam słychać? Ich bin wieder da. Co to znaczy? No i znów jestem tutaj. Aha. No. Bo ja się teraz niemieckiego uczę, panie Piotrusiu. Tak, niemieckiego. No, niech pan sobie wyobrazi, tak. Teraz się uczę, to mam taki zeszyt, widzi pan, wziąłem z sobą. Uczę się niemieckiego, bo tam teraz do tej Unii Europejskiej będziemy, wie pan. Ale to nie niemiecki, panie Jacku, angielski prawdopodobnie. Angielski. Ale panie Piotrusiu, my Kopf, znaczy moja głowa jest... No ale pan już dużo języków zna, panie Jacku. Tak? No. Polski. Polski. Polski to my znamy, panie Piotrusiu, tak. Polski to my znamy. Tak. Śląski. No jak najbardziej. To my znamy, to są synki, rozumiesz, ze Śląska, z Górnego, nie? No, oczywiście. No. To my znamy, no ja. Widzi pan, panie Piotrusiu, no tam my to wszystko znamy. Ale potem zeszedł, wie pan, i się uczę tego niemieckiego, ale jakoś mi to nie idzie. No. Nie ta głowa już, panie Jacku. Ta głowa. Nie ta głowa. I tu jest tak, a to jest my liebe Katzen. Ja? My liebe Katzen. To pewnie kochany kot. No, tak. No zobacz, panie, to prosto. A myślę, że się nie pomyliłem, wie pan, bo ta, pan go do końca. No myślę, że uczę, no. No. Ale on jest taki, znaczy, pozdrawiam się wszystkim naszych wszystkich przyjaciół w Niemczech, którzy nas widzieli. Kochani, trzymajcie się. To jest właśnie ten kot, o którym wam opowiadałem. Wszystkiego dobrego. Byliście kapitalni. Serdecznie wam dziękujemy za występ u nas w Rybniku. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. A to jest... Nie wiem. Powiem po polsku. Mój ukochany kot. Za ich rodziców, zwłaszcza za zmarłego ojca. Witam Państwa w kolejnym programie Co Słychać. Proszę Państwa, na początek przedstawimy Państwu młodych ludzi, którzy wykonują karkołomne akrobacje na motorach. A swoją drogą mogę powiedzieć, że sama jeżdżę na motorze i to całkiem nieźle. Proszę Państwa, podczas szukania plenerów do naszego nowego filmu w okolicach Dębieńska znaleźliśmy dwóch wspaniałych ludzi, którzy penetrują hałdy na cudownych maszynach.
chciałem przedstawić dwóch śmiałków z Dębieńska, którzy penetrują hałdy tutaj jeszcze na tych wspaniałych maszynach. Jak macie na imię? Adam. Irek. I co czujecie tak jeżdżąc po tych hałdach? Lepszy niż seks. A kolega nie boi się tak? No, trochę strachu było na początku. Tak? No. Powoli. Ile jeżdżą? Długo jeździcie już na tych hałdach? Miesiąc. Miesiąc? Miesiąc. Kolega też? No, jak się sezon zaczął, nie? Czy ciepło sobie? No, bo tak przez zimę to nie bardzo. Idzie tu wyjeździć. I to tak amatorsko tutaj sobie jeździcie? Tak. No. Klubu nie ma nic takich rzeczy. A czy tam był gdzieś kiedyś? Kiedyś był, ale zlikwidowali. Motocross koksem zasypali. Proszę Państwa, a teraz z dwóch kółek przeniesiemy się na cztery koła i opowiemy Państwu, co należy z samochodem zrobić na wiosnę. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Bogusławie, skończyła nam się zima, rozpoczęła się wiosna. Proszę powiedzieć, co powinniśmy zrobić z naszym samochodem na wiosnę? Jakiś przegląd po zimie? Co powinniśmy posprawdzać? Okres zimowy, jak wiadomo, stwarza trudne warunki atmosferyczne i nasze samochody są narażone na wiele przykrych niespodzianek i pułapek. W związku z tym w okresie zimowym, aby przygotować samochód do okresu wiosenno-letniego, dobrze jest przejrzeć takie elementy jak układ zawieszenia, hamulce, przede wszystkim sprawdzić stan akumulatora oraz pozostałych elementów, które wpływają bezpośrednio na naszą jazdę, na bezpieczeństwo na drodze, zarówno nas, jak i innych użytkowników dróg. W związku z tym Skoda Autopolska organizuje co roku już tradycyjnie taką akcję, która obejmuje właśnie elementy zawieszenia układu wydechowego, hamulcowego oraz pozostałe. Dobrze, czyli przede wszystkim zawieszenie, ponieważ wiadomo, jaka jest też sytuacja na naszych drogach. Są ogromne dziury, które pozostały po zimie. Czy powinna być też ustawiona jakaś zbieżność, czy nie wiem, oczywiście wymiana opon zimowych, bo to już właściwie zrobiłam, wymieniłam już sobie opony. Czy po wymianie opon? Po wymianie opon naturalnie zalecana jest zbieżność, natomiast wielu kierowców niestety z uwagi, tak pani wspomniała, na stan naszych nawierzchni miało już przyspieszoną niestety geometrię zawieszenia z tego względu, że zostały porwane wahacze na wielu licznych dziurach na naszych drogach niestety. Natomiast jeżeli chodzi o okres wiosenny, to na pewno przy wymianie opon dobrze skontrolować zbieżność, aby nie było niespodzianek potem z przedwczesnym zużywaniem się opon. Tak. Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Drodzy widzowie, znajdujemy się w autozłomie Kasacja, którego szefem jest pan Edward Borowski. Jak tutaj dotrzeć do pana z tym samochodem już zwłokiem? No? Zwłokiem. No, przyjmujemy od 8 do godziny 18 każdego dnia i jakich opłat nie pobieramy żadnych. Czyli za przyjęcie samochodu. Za darmo to pan przyjmuje, tak, i pan oczywiście później się zajmuje tymi samochodami. I wydajemy, tak? Zaświadczenie, żeby wyrejestrować w Urzędzie Komunikacji, w Wydziale Komunikacji. A co dalej z tymi samochodami się dzieje później? No my tak, mamy podnośniki, urządzenia takie, wysysamy oleje, nie, potem plastiki demontujemy i do poszczególnych tam fabryk oddajemy to, nie, żelazo do huty, aluminium do przerobu. Czyli segregujecie? Mieć, tak, oczywiście, detale. Segregujemy, no, szyby osobno. A jak to jest nabyć, prawda, to jakiś detal do swojego samochodu? Można, w każdej chwili. Też u pana można tutaj nabyć takie coś, tak? Za jakąś odpłatnością oczywiście drobną. No to tak wartość, załóżmy 20% od ceny wartości nowego sklepowej, tak, u pana, tak, za 20% można to kupić. Oczywiście. I w stanie używalnym. Tak. No więc żadnej gwarancji nie dajemy. Aha. No to drodzy Państwo, zapraszamy na cmentarzysko samochodów. Można tutaj coś kupić bardzo tanio i naprawdę co niektóre dobre rzeczy. Dziękujemy. Dziękujemy. No, ja swoje zrobił, trawy! To przetestujemy im te auto. Jo się biera za reflektory. A jo za szyby i za blacha. Ale po lekku i ostrożnie.
Ja rójski, ja se kuram, zawsze jedno pomału, a daj mi pozór, a uważaj, a potem... Jest... No musi ktoś na was wypieruny dawać pozór. Gitar polto, hajcuj to, hajcuj. Ale uważaj po lekku, no. Dobra, ciepij! Ja! Proszę Państwa, ja naprawdę nie wiem, co się z ludźmi dzieje na wiosnę. No, no popatrzcie Państwo sami. A witam panie Jacku! Panie, co pan na takim odludziu uprawia? No właśnie, relaksuję się, wie pan, a pan co tu robi? A przechodzę i widzę pan tutaj sam sobie, mówię, podejdę, porozmawiam z panem Jackiem. Patrz pan, nie można się nigdzie schronić, no. Zawsze się kogoś znajomego spotka. No nie, ja tak spokojnie sobie siedzę, żeby się nie denerwować, wie pan. A co się stało, że tak? Nie, no wie pan, no jak to się nie denerwować w współczesnym świecie, powiedz pan. No takie czasy, wie pan, no. Takie czasy właśnie. Przyjedziesz pan do skrzynki z listami, a tu tak. Rachunek za telefon, jeden, drugi. Rachunek za gaz, rachunek za światło, rachunek za prąd. Panie Piotrusiu, jak tu się nie denerwować? Tak, problem, wie pan. Ale to nie pan sam jest, panie Jacku. Wszyscy mamy takie problemy. No właśnie. Co będzie dalej, panie Piotrusiu, nie wie pan? A nie wiem. Zobaczymy po pierwszym, co to będzie. Jak już będziemy tam, prawda? Tam, w wielkim świecie, tak. W wielkim świecie. Co to będzie, panie Piotrusiu? No będziemy mogli bez paszportu jeździć na zachód. No a poza tym pożytki to ja nie wiem, jakie będą. Coś tam z cukrem, tak? Co to było? No widzi pan, no cukru nie ma, no. Kupują ludzie masowo cukier, no. Ja właśnie nie mogę nie cukru. I ja też nie wiem, ponieważ od dwóch lat herbatkę gorzką, tak? Bez cukru, wie pan. Gorzkie życie i gorzka herbatka. Tak, dokładnie. Słodzić. No nic, panie Piotrusiu, przyjemnie tutaj. Bardzo ładnie. Kwiatki piękne, ptaszki śpiewają. No, jasne mamy, panie Jacku, jasno. Żyć, a nie umierać. No. Nie każdy się z tego cieszy, wie pan, panie Piotrusiu, nie każdy. No, nie potrafi, wie pan. Trzeba życie brać takie, jakie leci. To tak. Nie ma za dużo sobie co na głowę brać, wie pan. Jakoś będzie po pierwszym. Zobaczymy. Wszyscy tylko o tym pierwszym, panie Piotrusiu. Wszyscy o tym pierwszym. No, a tu tak pięknie, spójrz pan. No tylko tego. Nic tylko się cieszyć, nie? Tak, życie jest piękne. Przyroda. A witam panie Jacku! Witam panie Piotrusiu! Co tam u pana słychać? Ani, tak się relaksuje, proszę pana. No cieplutko, słoneczko świeci. Tak, wiosna, panie Piotrusiu, wiosna to wspaniała pora. Chęć do życia, panie Jacku, prawda? No pewno, panie Piotrusiu, no pewno, witalny wzrost. A teraz od pierwszego wchodzimy do tego drugiego świata. Samochody tanieją, panie Jacku. Nie, no tylko kupować i do świata, i do coś świata. Coś tanieje, samochody. To dobrze, ja to wjazdę znalazłem, panie. Panie Piotrusiu, dobrze, że ja znalazłem, bo tam gdzieś był w szafie, wie pan, nie mogłem znaleźć. A teraz już mogę jechać. Bo samochody drogie były, to one leżały sobie, wie pan. Teraz samochody tanieją, pan znalazł prawo jazdy i do świata. Paszportu nie trzeba, samochody tanieją. No tylko jeździć i zwiedzać, panie Jacku. Pogoda piękna, no super, no. Pan. Żyć, a nie umierać, panie Piotrusiu. No. Od pierwszego jeszcze lepiej będzie, wie pan. No pewno. Do świata. I to już wszystko w naszym programie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym programie Co Słychać. Na początek zapraszam Państwa na wywiad z Grzegorzem Stasiakiem, którego mogą Państwo kojarzyć z programu Nauka Jazdy w telewizji TVN, a który obecnie występuje w najnowszym filmie Klubu Filmu Niezależnego. Serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, mamy dzisiaj zaszczyt gościć w naszym programie Co Słychać gwiazdę telewizji TVN i zarazem instruktora jazdy, pana Grzegorza Stasiaka. Dzień dobry panu. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich telewidzów, pozdrawiam ciebie, też z Grudkowie. No, widzowie na pewno są zainteresowani, dlaczego już nie ma nauki jazdy, dlaczego tego nie prowadzisz już? No, nauka jazdy się skończyła, no bo tak odgórnie zadecydowali, że wystarczy tyle odcinków, podziękowali mi, umowa się skończyła. No, żałują wszyscy, żałuję ja, żałują kursanci, telewidzowie, no ale taka jest kolej rzeczy, że wszystko się kiedyś kończy. No, według mnie może troszeczkę za wcześnie, no, ale to już nie ode mnie zależało. No, ale jedna rzecz się kończy i dochodzą na słuchy, że znowu się rodzi coś nowego, że kręcisz nowy film tutaj w Rybniku na temat Śląska. Kręca, może coś na ten temat się wypowiesz. No, dostał zaproszenie od niezależnego kina amatorskiego, tak? Tak się to nazywa, z Rybnika. Rybnik Chwałowice, Dom Kultury, tak? No, cieszę się bardzo z tego, ponieważ mam już pewne przetarcie takie w filmach. Nakręcił fabularny film Angelus w reżyserii Lecha Majewskiego. Leciał na dwójce Teatr Telewizji. W zasadzie to też jest film Transfer, też my kręcili, gdzie my to kręcili, w Knurowie. Także tutaj kolejny film krótkometrażowy, no bardzo się cieszę, że tutaj kino mnie poprosiło. No jest to wiadomo film o Śląsku w gwarze, coś co mi pasuje i co mi odpowiada. To się już mogę pakować. Ja to sobie pani jeszcze może pakować. Jeszcze coś pani daje. O tam jeszcze dajcie, tam. Zwykłe kilo. Dzień dobry pani Jumko. Dzień dobry pani Jumko. Dobry, dobry. Też możecie spakować. Ale mam refleks, nie? Kiedyś się na to żyć go dało. Jest pijaroński stary z Bareżniku, jak... Dobra, się... dobra, kupujcie, bo nie mam czasu. Jak cię szczela tym mlecem w pysk, to dopiero się spamiętasz. Panie Jurko, że głupota godać. Wtedy cię wiesz, że mam chopa, że jak ryczy, jak głupi, jak no się z A w ogóle muszę z wami pogodać, bo mam do was interes, nie? A poza filmem jeszcze z tematyką Śląska coś działasz? Działam w kabarecie, więc kabaret już jak miał dużo wcześniej niż się zaczął serial, czy nawet Maraton Uśmiechu, gdzie jeszcze 5 lat temu wygrał Maraton Uśmiechu, to jeszcze wcześniej miał kabaret, ale w tej chwili media, że tak powiem, pomału pozwoliły mi, że pukam tam gdzieś do tej pierwszej ligi tego show biznesu. I tak jakoś pomału jedzie. No w tej chwili wyjeżdżam zaraz tutaj po występie do Austrii. Polonia austriacko gdzieś tam je wyczaiła i chcą, żebym im zrobił biesiada na powitanie Unii. Tydzień temu był w Niemcach, któryś raz już jeżdża po całej Polsce. Grzegorz, u naszych widzów na pewno interesuje sprawa pogrzebienia. Prawdopodobnie tam jakieś biesiady prowadzisz, tak, śląskie? No nieprawdopodobnie i no na pewno. Bardzo tak. Serdecznie wszystkich zapraszam do pogrzebienia co niedziela, godzina 18. Wpierw jest na żywo transmisja od 18 do 19. Potem już się bawimy. Pogrzebień, no poprosili mnie chłopcy, to są właściciele, dwa młodzi, sympatyczni panowie, Arek i Janusz, żeby im to prowadził. No jest fajnie, Śląsko biesiada, śląskie piosenki, śląskie klimaty, śląsko gotka. I naprawdę można, potańczyć, oczywiście, pośpiewać, zabawić się, wygrać idzie kilka, bo tam kilka konkurencji zawsze przeprowadzamy. Także kto by chciał ze mną nawiązać kontakt, Jagio jest w akcji właśnie na biesiadach, na kabarecie. Zapraszam co niedziela o godzinie 18 do pogrzebienia. No to zapraszamy naszych widzów. Grzegorz zaprasza, ja zapraszam. O, właśnie, jeszcze bardzo dobre piwko tam dają też. Na zdrowie, kochani telewidzowie, wasze zdrowie piją. No, to dziękujemy ci, Grzegorz. No i myślę, do spotkania w pogrzebieniu. Do widzenia. Proszę Państwa, pan Eugeniusz Kluczniak, jak Państwo wiedzą, jest zagorzałym myśliwym. A wiedzą Państwo, kto jest najlepszym przyjacielem myśliwego? Dzień dobry Państwu. Po dłuższej przerwie znów wita Państwa Eugeniusz Kluczniak. Poruszamy w dalszym ciągu tematykę łowiecką. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat
raz psów myśliwskich. Proszę Państwa, wyżły. Wszyscy znają wyżły. I tyle, co możemy powiedzieć na temat wyżłów. Ten akurat jest szorstkowłosym wyżłem niemieckim. Jest to młody osobnik. One służą do polowania na zwierzynę drobną, na ptactwo i do poszukiwania poszczelonej zwierzyny. Są to bardzo łagodne, bardzo pojętne i o bardzo dobrym węchu zwierzęta. Mamy całą rodzinę wyżłów. Dzielimy ich na niemieckie i na angielskie. Angielskie wyżły to pointery, setery angielskie, setery irlandzkie i tak zwane Gordon setery, setery szkockie. Nie powiedziałem jeszcze, że wyżły należą do tak zwanych psów legawych, tak to kiedyś nazywano. One się charakteryzują bardzo silną stójką przy wystawianiu zwierzyny, prawda? Jak poczują zwierzynę, to on stoi i robi taką charakterystyczną stójkę. Tutaj nie zademonstrujemy, bo tutaj nie mamy zwierzyny, prawda, w okolicy Rybnika. Ale robi stójkę, wtedy myśliwy wie, kiedy jest zwierzyna, kiedy ją pies za chwilę wyłoszy. Następną rodziną psów myśliwskich używanych do polowań są tak zwane posokowce. Rozróżniamy dwa rodzaje posokowców. Posokowiec bawarski, tak jak ten tutaj, i posokowiec hanowerski. Różnią się budową. Prawda, hanowerski jest dużo cięższej budowy. Hanower, wiadomo, równiny, prawda, tam psy były ciężkie i w tych warunkach dobrze im się pracowało. Ale w górach, tak jak Bawaria, te psy były nieużyteczne, więc skrzyżowano gończego psa razem z posokowcem hanowerskim i powstał posokowiec bawarski o lekkiej budowie, wielkiej szybkości, bardzo użyteczny. Używa się ich do poszukiwania postrzelonej zwierzyny. Charakteryzują się tym, że jeszcze po 48 godzinach podejmują ślad. Następną rodziną psów myśliwskich są płochacze. Do płochaczy należą spaniele, łajki, niemieckie wachtelkundy. Tutaj mamy akurat okaz młodego spaniela. Spaniele jako płochacze nie wystawiają nam zwierzyny. One służą do wypłaszania zwierzyny, prawda? Buszują w szuwarach, buszują w trawach i wypłaszają zwierzynę, którą po upolowaniu aportują. Spaniele są różnorako umaszczone. Od jasnobrązowego, prawie że białego koloru, czerwonawego, do całkowicie czarnego, albo mieszane te wszystkie kolory. Są nawet wspaniałe psy. Następnym gatunkiem psów myśliwskich, bardzo często używanych przez myśliwych, to są norowce. Wszyscy z Państwa znają popularne jamniki, prawda? W mieście zachowują się jak laleczki, bawią się, ale na pewno nikt mieszkający w mieście nie wie, jak taki pies zmienia się w szatana w swoim żywiole. Są to psy o bardzo silnych chłach, bardzo silnych szczękach, który maleńki jamnik jest w stanie zatrzymać największego dzika. Jest w stanie pokonać lisa, 3 razy większego niż on. Wspaniale chodzi po farbie i jest niezastąpiony do wszystkich polowań i do wszystkich prac normalnie w lesie związanych z łowiectwem. Nie nadaje się tylko do opartowania ptactwa strzelonego, prawda, bo po prostu jest za mały. Drugimi norowcami są tak zwane teriery. One są bardzo silne, tak samo szybkie i bardzo żywotne. Wchodzą tak samo chętnie do nory, jak atakują dzika i te już się nadają do aportowania mniejszej zwierzyny. Był małym szczeniakiem, gdy zjawił się w domu, mała kulka się mści, łapy uszy ogon, wypił miskę mleka, gruby był jak beka, nacigał pod łopem,
Rozdargał pantofel, szybko się nauczył mieszkać razem z wami, przeżywał radości, witał miłych gości, ostro reagował na obcych za drzwiami, pilnował mieszkania, smucił razem z nami. Więc to jest istota lepsza od człowieka, nie zdradzicie nigdy, choć warczy i szczeka, cieszy, gdy się śmieje. Jak państwo widzą, jestem na spacerze, ale muszę państwu powiedzieć, że boję się wejść do tego pięknego lasu. A to z racji kleszczy. Proszę państwa, wychodząc na wiosenne spacery do lasu, obawiają się państwo, i należy się tego obawiać, kleszczy. Kleszcze najczęściej spadają z góry. Radziłbym państwu nigdy nie chodzić pod krzakami, gdzie nad samą głową nisko poruszamy gałązkami. Kleszcze siedzą pod listkami i czekają na swojego żywiciela. Opadają na zwierzę czy na człowieka, wbijają się i wtedy natychmiast się przyczepiają i ssają krew. Jeżeli już kogoś kleszcz ukąsi, proszę nie panikować. Wyjąć go, przekręcić, wyciągnąć, wyskoczy i po sprawie. Najlepiej, kto się boi, udać się do lekarza. Jeżeli po ukąszeniu ukaże się państwu w miejscu ukąszenia jakieś zasinienie, zaczerwienienie i będzie się to powiększało, wtedy jest to oznaką niebezpieczeństwa. Kleszcze są wielkości od 1,5 do 3-4 mm. Kiedy one wbiją się w ciało i zaczynają ssać krew, wtedy powiększają się po pewnym czasie do wielkości grochu. Jeżeli on jest tak duży, już nie ma żadnego problemu z wyjęciem go, prawda? Chwyta się za tą kulkę, przekręca i on lekutko wypada, ale jeżeli w wczesnej fazie zauważamy go zaraz po wbiciu się, jest on bardzo maleńki, wtedy przy wyciąganiu jest go bardzo łatwo rozerwać i tylko odwłok tylny się urywa, a całe te kleszczyki jego i to z tym całym otworem gębowym zostają w skórze. Wtedy mamy problem zapalenia i trzeba iść z tym do lekarza. Proszę państwa, bardzo często państwo tak robią, prawda? Komar, klac zabity, ale pozostał ślad i swędzi bardzo długo. Jest na to lekarstwo. Listek babki. Taki maleńki, ten jest akurat maleńki, ale wystarczy. Wystarczy go tylko poranić, żeby sok wyszedł na górę. Miejsce ukąszone dokładnie, natrzeć. I gwarantuję państwu, minuta, dwie i po sprawie. Nie ma śladu ukąszenia. To samo z ukąszeniem osy, ukąszeniem pszczoły. Działa, jak się to mówi, na szlak. Jest to stare lekarstwo ludowe. Proszę państwa, kto dzisiaj czyta takie książki? Panie Jacku, co tak pan ciekawego tam czyta? A widzi pan, czytał taką książkę, nazywa się Romeo i Julia. Tak, naprawdę. Romantyzm. Tak, dzisiaj stałem rano, wie pan, o 4:24, tak się przebudziłem i zastanowiłem się, panie Piotrusiu, czy jeszcze ta książka u mnie jest. Jest, jest, czytam. To na miłość pana wzięło, widzę. No tak, wie pan, no już dzisiaj nikt nie czyta, wie pan. Odległe czasy, odległe. No, takie jakieś, te wideo, kto to czyta Romeo i Julia, prawda, no. No ja sobie czytam, wie pan. Fajna książka. No widzę, tak słowo w słowo pan leci. Zaciekawiło. A, panie Piotrusiu, patrz pan tu. Piotrze, gdzie mój wachlarz? O, też tak. Tak. I on nie Mata tak mówi do Merkucja. Panie Piotrusiu, ale wie pan co, muszę się panu pochwalić? Kupiłem sobie spodnie. No widzę właśnie. Tak, takie na fajne. Na topie. Modne, tak. Panie Piotrusiu. Kieszeni dużo, wie pan, bo ja mówię, bo teraz będzie kumulacja. Jak wygram, panie Piotrusiu, jak wygram, to lotka, wie pan, tak. To tak
tu sobie milion włożę, tu do tej kieszeni, widzi pan, jedna jest przygotowana. Do tej drugi milion, panie Piotrusiu, wiesz, trzeba gdzieś te pieniądze zabrać, nie? No tutaj do mojego brata, tak? Tutaj dla Aniki na samochód sobie odłożę, jestem przygotowany, panie Piotrusiu. No, a dla mnie gdzie pan ma kieszeń jakąś? Panie Piotrusiu, przestań pan, przecież taki pan taki bogaty jest albo coś, no. No panie Jacku, no biedne emery zawsze braki ma, wie pan. Pan jest taki biedny, panie Piotrusiu, no biedny, żartuje. No ale no wie pan, zawsze jest niedosyt jakiś tego, prawda, siana. O, niedobrze, niedobrze, panie Piotrusiu, ja myślałem, że 5 złotych od kogoś pożyczę, a tu widzę, że pana nie pożyczę. No nie bardzo, no, bardzo nie bardzo, panie bardzo. Jacku, cienko, cienko, coraz mniej tego siana bywa, wie pan. Tak? No cienko jest dosyć. No z tymi pieniędzmi, wie pan, to jest rzeczywiście niewesoło, no. No co zrobić, panie Jacku, takie czasy. Ech. Kochany Romeo, musisz potańczyć tak, że... W kolejnym programie Co Słychać. Co prawda mamy maj, ale jakoś pogoda na to nie wskazuje. Jak Państwo widzą, jest bardzo zimno. Mi osobiście jest bardzo teraz zimno. Przed chwileczką padał deszcz, jeszcze pada, jeszcze kropi. Jak przystało na maj, miał być to program o miłości, a co z tego wyszło, zobaczą Państwo sami. Czym dla Was jest miłość? Miłość? Tak. No miłość jest uczuciem, jest pewną więzią, która istnieje... Którą się darzymy. Która istnieje między dwoma osobnikami Homo sapiens, osobami przyjaciółmi, które po prostu pragną... Być razem. Nie, pragną dla siebie jak najlepiej, którym nie zależy wyłącznie na sobie, na swoim ego, na swoim ja. Nie są egoistami, lecz nie kierują się po prostu naturą zwierzęcą, naszą ukrytą, tylko potrafią zaspokoić swoje libido, swoje potrzeby różne, nie wiem, seksualne na przykład również, które są problemem dzisiejszych czasów. I potrafią po prostu sobie dawać tego, czego potrzebują psychicznie. Czym dla Was jest miłość? Zobowiązaniem. Ale tylko? Zobowiązaniem? No... Czym jeszcze? Obowiązkami, oddaniem, szczęściem. No miłość jest najważniejsza, przynajmniej dla mnie. Nie. Miłość to fajna rzecz, no. Ale rzecz? No uczucie. To uczucie, o, uczucie, no. Tylko czasami... No. Nie wychodzi. Nie wychodzi. No. A się, a tak jak miałeś opis na gadu-gadu. Jaki? No ty, o co zmarszczkach. No powiedz, Kaszego. Nie, ja go nie pamiętam. O wojnach chyba coś tam było. Aha, no. Zmieniło się jak wojna. Łatwo ją zacząć, ale trudno skończyć. No, to pięknie powiedziała. Albo nie, miłość nie możemy zmarszczek, możemy tylko blizny. Też, dobre.
jest szczęściem, no i zobowiązaniem. No cóż mogę dodać innego? Myślę, że Kasia ma rację, zdecydowanie. Popieram to, co powiedziała, w pełni się z tym zgadzam, ponieważ sądzę podobnie. Nie wiem, co by tu jeszcze dodać do tego. Chciałem jeszcze dodać, że zawsze mamy takie szczęście, że musi nam się coś na rynku przytrafić. Ogólnie to już... My jesteśmy już trochę razem i no, ciągle nie umiemy razem wychodzić. No co jeszcze? Nie wiem, co jeszcze? No mam wspólne zainteresowanie. Wspólną rodzinę w tej chwili. Miłość? Dyrysowa. Jakieś uczucie do drugiej osoby. To jest to główna cecha tego i na pewno się na tym cechujemy, o, na zaufanie. To jest uczucie pomiędzy dwojgiem ludzi albo jakąś większą grupą. Chodzi mi tutaj o rodzinę. Mm-hmm. Przede wszystkim uczucie. Jakiś taki stan emocjonalny, trwały. Trwałe uczucie między dwojgiem ludzi. O, pozytywne uczucie. Proszę Państwa, chciałabym Wam przedstawić duszpasterza akademickiego w Rybniku, księdza Michała Anderko. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Był to naprawdę bardzo piękny fragment, lecz skąd mam widzieć, że to jest akurat miłość, a nie zauroczenie? Ponieważ każdy człowiek marzy o takiej miłości, tylko kiedy ona się pojawia. Miłość ma swoje elementy i ja myślę, że w miłości jest też taki element jak zauroczenie. Okres młodości, okres dorastania, dojrzewania, szkoła średnia, gimnazjum. To jest czas, kiedy spotykamy wielu ludzi i człowiek na wiosnę szczególnie czuje się zakochany, zauroczony w kimś. I to jest element. I do tego człowiek ma prawo. Ale musi sobie powiedzieć, że to jest jak gdyby pierwszy z elementów. Ale to jeszcze nie jest pełna i prawdziwa miłość. Bez reszty. A co z zazdrością w miłości? Czy to jest grzech? Zazdrość? Ja wiem, że to jest grzech, ale czy... to miłość potrafi wybaczyć coś takiego, bo nie zawsze tak jest. Czy... Prawdziwa miłość nie może być zazdrosna. Bo gdybyśmy tak spróbowali ją zdefiniować, to byśmy sobie powiedzieli, że miłość pragnie dobra drugiej strony. I miłość zakłada również wolność. Ty jesteś wolna. Gdybym zakochał się w jakiejś osobie i chciał sobie uzurpować władzę nad nią, chciałbym nad nią panować, to wtedy nie mogę mówić o miłości. Wtedy byłbym egoistą, który chce zawładnąć drugą osobą. A ja, kochając drugą osobę, szanuję ją jako osobę. Z jej wolnością, z jej decyzjami. Akceptuję jej zalety, które mnie jakoś pociągają ku niej, ale także zgadzam się na jej wady. Bo ja także jestem człowiekiem, który ma i zalety, i wady. Miłość wiąże się bardzo konkretnie także z samozaparciem, z wysiłkiem,
z trudem, z pracą. Czy Kościół ma coś przeciwko między, miłości między Twojgiem młodych ludzi? Czy... Skoro Pan Bóg jest miłością, to jakby Kościół miał mieć coś przeciwko miłości dwóch młodych ludzi? Ja Ci powiedziałem na początku, że elementem miłości jest także zauroczenie. Ale teraz pytanie jest, co Ty rozumiesz pod pojęciem miłości między dwojgiem młodych ludzi? Bo gdzieś jakieś czasopismo poda, że na przykład współżycie między dziewczyną, która ma 15 lat i chłopakiem, który ma 16, jest czymś normalnym. I wtedy ja Ci powiem, że to nie jest miłość. Bo miłość zakłada odpowiedzialność. A zobacz, owocem współżycia między mężczyzną i kobietą jest nie tylko ta przyjemność, której doświadczają, jest to wpisane, jest to niejako zamierzone przez Pana Boga, ale jest także przekazywanie daru życia. I miłość między dwojgiem młodych ludzi, którzy się poznają na dyskotece, a za jakiś czas już razem ze sobą współżyją, no to ja to nazwę spotkaniem dwóch egoizmów, które sprawiają sobie wzajemnie przyjemność, ale wcale nie myślą o odpowiedzialności, czyli o przekazaniu daru życia. Miłość jest za piękna, żeby ją zepsuć. Zauważ, że jakby nie było, to kobieta traci dziewictwo tylko raz. Nie dwa razy, nie sześć, nie dziesięć. I teraz jest pytanie. Komu dasz siebie całą? Czy pierwszemu, lepszemu koledze? No wtedy czujesz, że to by było jakieś okłamanie. To był jakiś fałsz. Rzeczą ludzką jest błądzić, więc... Zgadzam się, ale czy dlatego, że rzeczą ludzką jest błądzić, to ja będę się parzył, na przykład będę dotykał stale blachy od pieca, żeby udowadnić, że rzeczą ludzką jest błądzić? Nie, tylko o to chodzi, że jest, jak się zakocha, to tak. Jedna, przynajmniej jedna osoba jest pewna tej miłości, a jeśli druga osoba chce ją wykorzystać, to co może za to druga osoba? No dlatego jako dziewczyna masz bardzo ważne zadanie po spełnieniu. Stawiać wymagania też temu twojemu człowiekowi młodemu, w którym czujesz się zakochana. Przyglądaj się. To jest bycie razem. Czasami bywa tak, że on na przykład wobec tej osoby, w której się zakochał, albo ona wobec tej osoby, jest wspaniała, cudowna. Natomiast wobec mamy, wobec taty, wobec babci, wobec dziadka, wobec siostry, brata, jest z takim tupetem, z taką arogancją, z taką złośliwością, że zaczynasz się pytać, czy to jest ta sama osoba, czy inna. Bo zauważ, kiedy spędzamy czas na randce, młodzi ludzie spotykają się przez jakąś godzinę lub dwie, no to wtedy można być takim życzliwym, uśmiechniętym i tak dalej. Ale to nie jest cała prawda o nas. No i mamy się dowiedzieć. No właśnie, dlatego trzeba ze sobą przebywać. Trzeba ze sobą być. Nie od razu brać tą miłość jako ten wymiar cielesny. Że ja od razu sięgam po to, co jest pocałunkiem, co jest pieszczotami, co jest współżyciem. Bo to może mnie omamić. To może mną zawładnąć tak, że ja już nie będę dysponował sobą. A w miłości jest najważniejsze to, że ja posiadam siebie w dawaniu siebie. Że ja jestem panem swojego życia. Że mną nie decydują moje instynkty. Aby kogoś pokochać i być pewnym tej miłości, to jeszcze potrzeba czasu. Cudownie. Zgadzam się. Popatrz na drzewa, na roślinność w ogóle, teraz na wiosnę. Przecież nie od razu wszystko jest bujne, zielone. To jest pomału, to jest proces. Wszystko wymaga czasu. I tak samo jest w tej miłości. I dramatem jest to, że my na początku tej miłości, tego zauroczenia, byśmy chcieli już zbierać owoce. A to musi być wiosna, to musi być lato, to musi być czas. I dopiero potem, dopiero truskawki maj, czerwiec. Nie wcześniej. Jakbyśmy dzisiaj chcieli brać truskawki, no to nie ma szans. Każdy człowiek ma przygotowane przez Pana Boga jakieś powołanie, jakiś plan wobec Pana Boga. Bo to, że jesteś na ziemi, to nie jest dzieło przypadku. To nie jest sprawa tego, że no tak się musiało stać. Pan Bóg Ciebie chciał. A skoro jesteś człowiekiem, jesteś kochany przez Pana Boga i On przygotował dla Ciebie jakiś plan. I teraz, budując ten projekt swojego życia, tych oczekiwań, tych marzeń, musisz sobie co jakiś czas uświadamiać, że tym wszystkim kieruje Pan Bóg i że On do Ciebie pisze list. Na pewno tym listem jest Pismo Święte. Na pewno tym listem jest życie sakramentalne. Ale także tym listem są wydarzenia Twojego życia. Jeżeli tak spojrzysz, to myślę, że zaczniesz czytać i będziesz umiała
odczytywać, czy to jest Boże, czy nie Boże. Czy to jest to Twoje powołanie, czy to nie jest Twoje powołanie. Jeżeli Ty wierzysz, że Pan Bóg ma dla Ciebie jakieś powołanie, to On Ci sam. On Ci sam pokaże osobę, która jest dla Ciebie właściwa. I moja mama mówiła zawsze, że to jest taka iskra, która przeskakuje między ludźmi. I jak sięgniemy po historię miłości naszych rodziców, kogokolwiek znajomych, przyjaciół, to dochodzi do takiego momentu, że oni mówią, że to było zupełnie przypadkowe. Że nagle myśmy się spotkali, no i jakoś tak. Moja mama jechała z koleżanką, miała wsiąść do jednego autobusu, a przyjechał inny i ta koleżanka ją wciągnęła. I okazało się, że w Parku Kultury w Chorzowie poznała tatę. I tak już są ze sobą małżeństwem 36 lat. I to są te przypadkowe sytuacje, tak czysto po ludzku mówiąc, przypadkowe sytuacje. A ja Ci powiem, że to jest właśnie to powołanie. Że Pan Bóg reżyseruje te nasze życie i pisze ten list. A my musimy go tylko odczytywać. Jeżeli będziesz się kierowała dekalogiem, przykazaniami, to bądź pewna, że Pan Bóg Ci da odczytać, który to jest człowiek. Dzień dobry, panie Jacku. Witam, panie Piotrusiu. Ale mamy pogodę, prawda, maja, no, pogoda. No, bo ja myślałem, że dzisiaj jest słoneczko. Patrz, panie, ja nawet mój płaszcz wziąłem wspaniały. No, widzę właśnie, widzę, panie Jacku. O, jest troszeczkę za długi, wie pan. Ja nawet szalik wziąłem sobie, żeby nie zmarznąć, wie pan. No, i ja pan bardzo nie lubię marznąć, panie Piotrusiu, naprawdę. Maj, miesiąc miłości i widzi pan, jaka pogoda, tak z tą miłością. No właśnie. A u pana jak? Jak z tą miłością, panie Piotrusiu? Oj, niedobrze, panie Jacku, niedobrze. Tak, jak z tą pogodą. Tak? A wie pan, u mnie tak troszeczkę tak może lepiej, albo coś, no nie wiem, no dzisiaj prawą nogą stałem, wie pan? A, tak. No, będzie powodzenie w tym maju w końcu, no, bo ja mam tak łóżko ułożone, że z jednej strony z lewej jest ściana i to ja muszę ciągle prawą nogą stawać, wie pan? To zawsze tak pan staje. Tak, zawsze, no. Także, ja mam nadzieję właśnie, że w tej miłości coś się rozwiąże, bo nie ma nic ważniejszego, panie Piotrusiu, od miłości, naprawdę, prawda? Tak, panie Jacku, no to tak bywa w życiu, no. Ale słyszałem, że pan fakultet jakiś kończy, studia, jakieś tam niestety, egzaminy. Niestety, tak, panie Piotrusiu, na stare lata muszę egzamin nie zdawać, niech pan sobie wyobrazi. No trzeba, panie Jacku, trzeba. Tak. Wchodząc do tego nowego świata, to no, z nowymi papierami tak, to będzie lepiej. Tak, panie Piotrusiu. I wie pan co, ten egzamin to jest jeszcze jedna sprawa, ale ja musiałem ten egzamin już zapłacić, wie pan, jeszcze, jeżeli nie uczestniczę, nie wiem czy zdam, a już więcej zapłacić, wie pan, no. Tak, po odpłatne egzaminy? Ależ oczywiście, panie Piotrusiu. Ja uważam, że nawet za tą forosę to powinni mi od razu dać ten papierek, nie? Bo to jest bardzo ważne, panie Piotrusiu, tak? No to nie lepiej iść na targ i kupić tego papierka? O to chodzi, panie Piotrusiu, no o to chodzi, po co głowę sobie zaprzątać? Właśnie. No po co nam tak wiedzą? Tam sprzedają takie papierki i później można się gdzieś załapać do jakiejś firmy zagranicznej. Tak jest. Trzeba mieć taką, wie pan, możliwość rozmowy, prawda? Tak, trzeba być dobrze ubrany, tak jak pan, panie Piotrusiu, no i nie ma sprawy, nie? Już od razu pan wygląda na nie wiem, na kogo pan wygląda, na magistra. A to może ja bym jakiegoś papierka kupił, gdzie się załapał, panie Jacku? Oczywiście, panie Piotrusiu, z taką aparycją, panie Piotrusiu, tylko papierek i pan już jest inżynierem, albo magistrem, albo coś, nie? Dobry pomysł, no. Trzeba na tym pomyśleć. Ale nie wiem, co, bo ja w ogóle to zawaliłem to w moim życiu, wie pan, bo ja to powinienem politykiem zostać, wie pan. Nie trzeba się uczyć. No, ja niepotrzebnie do tych szkół chodziłem, wie pan, panie Piotrusiu, uczyłem się. Po co? Politykiem zostać, panie. No tak, uczyć się nie trzeba. Tak. Pensję pan masz, panie. I to dobrą, tak, panie. Wystarczy tylko z karty przeczytać, panie Piotrusiu. Tak. Jest wszystko okej. Okay. No i na miesiąc pan masz tyle, co jeden inżynier panie za rok nie zarobi, nie? No tak. I pewnie w miłości się dobrze wiedzie. No pewnie i tak, nie, bo miłość się wiąże z pieniędzmi, panie Piotrusiu. No raczej w parze idzie, tak? Tak. Myśli pan, pieniądze to jest i miłość. Że świat jest taki skorumpowany, tak? Chyba tak. Ale zimno, panie Jacku, będziemy kończyć. No to życzę powodzenia. Dziękuję, panie Piotrusiu. Do zobaczenia. Do zobaczenia, panie Jacku. Żegnam. Do widzenia. I to już wszystko w naszym programie. Miało być słonecznie i radośnie, ale pogoda nam jakoś nie sprzyja. Ale mam nadzieję, że spotkamy się w bardziej słonecznych i radosnych okolicznościach. Do zobaczenia.